No, siemaneczko, z tej strony Jakuba, tutaj, a tutaj jedziemy krokiem z tym naszym ulubionym dziełem, albo chociaż troszeczkę może przesadziłem, ale no wiecie, no z tym tytułem, z którym mam z jednej strony wielkie chęci, żeby w to grać, z drugiej strony mam strasznie dużo powodów, żeby w to nie grać, ale nie w sensie, że to jest złe, ta gra, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że każda możliwa inna atrakcja albo czynność bardzo ułatwia mi odejście i nie zajmowanie się tym dziełem. Ale nieważne. Wracamy do sprawy, ponieważ w poprzednim odcineczku doszło do morderstwa i nawet udało się nam, z tego co pamiętam, dokonać analizy zwłok, które tak do końca nie były zwłokami, bo nasz klient, pacjent, którego badaliśmy przy asyście Riechl, no, jeszcze wydał swoje ostatnie słowa i tacy byliśmy wszyscy zdziwieni, że jak to? On żyje? Ale spokojnie, długo to nie trwało. Teraz z tego co kojarzę, udaliśmy się Ikedom, który niewiedzącemu zdradził po raz drugi swoją tożsamość, no, którą tak chciał ukryć przy okazji. No, zdradził wszystkim i udał się teraz do Sir Raymonda. No to zobaczmy, co ma do zaoferowania nam Sir Raymond. Sir Raymond mieszka na 4. piętrze. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, dlaczego Sir Raymond się jeszcze nie pokazał? Sir Raymond jest raczej kapryśną osobą. To nie w jego stylu, by tak po prostu zniknąć. Nawet jeśli zniknął, to w końcu jesteśmy na odizolowanej wyspie na środku morza, więc musi być gdzieś na terenie tej posiadłości. Naprawdę chciałbym z nim porozmawiać. A tak swoją drogą dodam od ciebie taką ciekawostkę, że zakupiłem sobie, jeszcze nie przyszło, ale ten słynny już podręcznik od historii, tej historia i teraźniejszość. Ten, co było tyle zadymy o to i sam się przekonam o tym, czy on jest dobry, czy zły, czy kłamie, czy nie. Jeszcze chciałem zamówić ten drugi, wiecie, ten, który udało się wywalczyć młodzieży, żeby mieli jakąś alternatywę. No i co mogę wam powiedzieć? Ten drugi nie mogę zamówić, ponieważ albo muszę czekać ponad 20 dni, żeby mi wysłali kurierę. Paczkomatu oczywiście nie mogę. Albo musiałbym tam gdzieś jechać i odebrać osobiście. A to ja mam w dupie. Nie mam zamiaru tego czynności takiej robić dla jakichś tam podręczników. Nie po to przestałem chodzić do szkoły. Nie żebym nie zdał, tylko wiecie, nie kontynuowałem studiów, żeby się pociąć z powodu dostania jakiegoś głupiego podręcznika. No dobrze, wracamy do meritum. Ale tak, za miesiąc, tam za dwa spróbuję jeszcze raz, bo teraz jest ten okres szkolny, więc prawdopodobnie ci bardziej lewicowi nauczyciele kupili ten podręcznik, a ci bardziej prawicowi kupią pewnie ten pierwszy odpisu. Czyli wszystko u nas po staremu. Większość się podzieli na trzy obozy. Dwa mniejsze, jeden większy. Te dwa mniejsze to są oczywiście ci, co są za albo przeciw temu pierwotnemu podręcznikowi. No i ta trzecia grupa, która ma w większości wyjebane na to wszystko. Więc tak wygląda 4. piętro. Zaraz na wyjściu z windy znajdują się zwykłe drzwi. Vincent podchodzi do nich i puka. Mistrzu, jeden z gości chciałby zamienić z panem dwa słowa. Jest coś, o czym musi ci powiedzieć. Sir Raymond, nazywam się Sen Ikeda. Przybyłem na tę wyspę w imieniu Roya Higginsa. Chwilę wcześniej znalazłem martwego człowieka w pokoju gościnnym. Wnioskuję, że doszło do morderstwa. Chciałbym zadać panu kilka pytań. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi. Sprawdzam, czy uda mi się usłyszeć jakieś odznaki życia ze środka. Sir Raymond
albo wstrzymuje oddech, albo po prostu tam go nie ma. Drzwi na pierwszy rzut oka wyglądają na zwyczajne, ale przy bliższej inspekcji okazuje się, że są zrobione ze stali. Zaraz obok znajduje się czytnik na karty. Pokój wygląda na dobrze strzeżony. Sir Raymonda tu nie ma, ale nie mogę tak po prostu wejść do jego pokoju. Vincent, powiadomisz mnie, kiedy Sir Raymond się odnajdzie? Oczywiście. Dlaczego Sir Raymond się ukrywa? Czyżby to właśnie on zwabił Tomasa liścikiem i następnie go zamordował? Nie wygląda to dobrze. Ktoś równie dobrze może ukrywać się na terenie posiadłości. Muszę być ostrożny. W służbie również nie mogę ufać. No to wracamy do pokoju. No ale mają miny. Na zewnątrz jest ciemnica. Ciemnica? Ta jest CK3? Znaczy 2? Nawet morze Beringa, które normalnie można obserwować z jadalni, jest niewidoczne. Głównym daniem jest podsmażona ryba. Bardzo jasny sos został użyty, by przykryć przypalone warstwy. Być może, by nie kojarzyła się ze spalonym ciałem z wcześniej. Po tym, co się dzisiaj wydarzyło, wątpię, że ktokolwiek będzie patrzeć tak samo na kotlet wołowy jak wcześniej. Poza tym, słyszałam, że ostatnio coraz więcej delfinów ląduje na plażach w Florydy. Pierwsze słyszę. Wow, naprawdę? To mi przypomina, że kiedyś pogłaskałem delfina na pokazie. Ha! Nikt nawet nie posmakował głównego dania. Wszyscy po prostu paplają bez sensu, skrobając talerzem i swoimi sztuczcami. Czasami spoglądają w moją stronę. Chyba wiem, co wszyscy sobie myślą. Jeśli zabójca pozostaje w posiadłości, każdy z nas może być jego następnym celem. Jednym ze sposobów na zabicie kogoś jest trucizna. Otrucie kogoś byłoby najlepszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji. Detektyw powinien być sprzątnięty na sam początek. Innymi słowy, wszyscy patrzą, czy nie zostałem otruty. Dlatego jedzą jedzenie, dopiero po tym, jak ja je sprawdzę. Jacob, który jest alkoholikiem, nawet nie tchnął wina. Neneko patrzy na mnie, tak jak cała reszta. Hej, tu, Neneko. Hej, jesteś moją asystentką. Mogłabyś okazać mi chociaż trochę sympatii. W każdym razie, gdyby ktoś ze służby próbował zabić wszystkich zebranych gości, nie byliby tacy subtelni. Są o wiele skuteczniejsze sposoby na pozbycie się tak dużej grupy ludzi. Trutka w jedzeniu w pierwszym posiłku, wysadzenie pokoi gościnnych, czy płatny zabójca z karabinem maszynowym. Właśnie dlatego śmierć Tomasa jest zagadkowa. W każdym razie, powinienem kontynuować moje danie. Inaczej reszta nigdy nie skończy jeść. Jak się powiedziało A, trzeba i powiedzieć B. Albo coś w tym guście. Akceptuję swój los i próbuję zaserwowanej ryby. Co? Co to do cholery? Nie, to niemożliwe. Ta ryba jest przepyszna. Wszyscy spoglądają na mnie z mordem w oczach. Oj, dajcie spokój. To tylko niewinny żarcik. Przynajmniej teraz, kiedy spróbowałem ryby bez umierania, wszyscy też zaczynają ją jeść. W końcu ponura kolacja dobiega końca. Matko, co za depresyjny posiłek. Zjadłam wszystko, ale zastanawiam się, czy to by, a na pewno nie było zatrute. Znaczy się, wolno działają trucizny. Ja jak diamchotoksa alfa amanityna? Jeśli naprawdę chcieli nas otruć, to zrobiliby to podczas obiadu. To mnie martwi nawet bardziej. Nie posprzątali sceny zbrodni. Czy nikt nie zamierza tu posprzątać? Przecież skończyłeś już tą swoją robotę, prawda? Chcę zachować wszystko tak, jak było do przybycia policji, więc postaraj się to zignorować do tego momentu. Chyba nie dam rady. Po bliższych oględzinach wygląda na to, że lewa strona ucierpiała dużo bardziej. Stół, na którym stał wazon, również jest spalony. Światła nie działają,
a ściana pokryta jest zwęglonymi śladami. Jestem pewien, że Tomasz upadł gdzieś w tym miejscu. Nie interesuje mnie to. Chcę stąd iść najszybciej jak to możliwe, więc na razie. Neneko ucieka z miejsca zbrodni. Cóż, to w końcu nie jej praca. Sam też powinienem już wrócić do swojego pokoju. Zabijmy się herbatki. Chyba herbatki. Tak, herbatki. Nie zapowiada się, żebym mógł choć trochę odpocząć na tej wyspie. Na zewnątrz szczeleje sztorm. Otoczony przez zburzone morze, bez pomocy z zewnątrz, muszę czekać pełne 4 dni, zanim prom powróci. Nie jestem z tego faktu zadowolony. Cóż, chyba nie pozostaje mi nic innego. Wyjmuję automatyczny pistolet z dna mojej walizki. Chciałem wziąć ze sobą 2, ale to byłoby zbyt ryzykowne. Wolę nie myśleć o sytuacjach, w których będę musiał z niego skorzystać. No dobra, co teraz? Powinienem zacząć od przesłuchania wszystkich. Powinno mi to pomóc w lepiej zrozumieć sytuację. Choć, jeśli dobrze pamiętam, wszyscy byli w jadalni, kiedy Tomasz został zamordowany. Nie powinienem wyciągać pochopnych wniosków. Deneko może mi pomóc w tej kwestii. Powinna pamiętać dokładnie o wszystkim, co działo się w jadalni. Jeśli ktokolwiek opuścił pomieszczenie nawet na chwilę, ona powinna to wiedzieć. Wydawało mi się, że słyszałem coś pod drzwiami, a może to tylko moja wyobraźnia? Nikogo tu nie ma. Chyba jestem przewrażliwiony. Chwila. Poczekaj przed posiadłością. Godzina chyba chodzi o... Nie wiem, 20? Nie, miałem rację. Godzina 20. Front rezydencji. Nie podpisany liścik. Trochę podejrzane. Prawdopodobnie to pułapka. Ale jeśli się mylę, to może uda się dowiedzieć mi czegoś ważnego. Czegoś, co nie powinno ujrzeć światła dziennego. W każdym razie, już prawie 20. Jeśli mam skorzystać z okazji, powinienem już ruszać. Co mam zrobić? Telefon! He? Telefon? Witam! Widziałeś mój liścik? Znam ten głos. Jacob, czy to ty? Nie chcę zbyt długo rozmawiać przez telefon. Nigdy nie wiesz, kto jeszcze słucha. Widziałeś liścik? Chciałbym porozmawiać dokładnie tam o dokładnie tej godzinie. Co jeśli się zgodzę? Nie próbuję zastawić na mnie pułapki? Pułapki? Nie wygłupiaj się. Chcę porozmawiać o tym, co dzisiaj miało miejsce. Jesteś jedyną osobą na tej wyspie, której tożsamość jest dla mnie oczywista. Więc zarazem jesteś jedyną osobą, której mogę zaufać. Rozumiem. Więc jest coś, o czym pozostała reszta nie powinna wiedzieć? Nie powinniśmy rozmawiać tyle przez telefon. Dokończymy naszą konwersację w miejscu, o którym wspomniałem w liście. Bądź na czas, jeśli chcesz usłyszeć, co mam do powiedzenia. Jeśli się spóźnisz chociaż minutę, to koniec, rozumiesz? Jacob rozłączył się. Wygląda na to, że Jacob wie coś o śmierci Tomasa. To podejrzane, ale naprawdę potrzebuję teraz szczegółów na temat tego zajścia. Chyba nie mam wyboru. Ale oczywiście, muszę mieć plan zapasowy na wszelki wypadek. Podnoszę telefon i wybieram numer. Boże, powinienem wiedzieć, że nigdy nie odbiera telefonu. Pośpiesz się, nie mam na to czasu. Ech? Po drugiej stronie mogłem usłyszeć tylko zawodzenie, zupełnie jakbym rozmawiał z zombie. Większość ludzi nawet nie uznałaby tego za głos człowieka. Neneko, zamierzam powiedzieć coś ważnego, więc słuchaj uważnie. Jacob poprosił mnie o spotkanie przed rezydencją. Chcę porozmawiać o czymś istotnym. To może być pułapka. Zablokuj drzwi i nie otwieraj ich nikomu, dopóki nie wrócę. Rozumiesz? Masz nikomu nie otwierać. Nie wiem, komu możemy tu zaufać. I tak nie zamierzałem nikogo tu wpuszczać. Nie powinieneś tam iść. To na pewno pułapka. Naprawdę potrzebuję jakichkolwiek informacji. Jacob brzmiał, jakby chciał podzielić się z czymś naprawdę istotnym. Neneko, jeśli nie wrócę, Jacob jest mordercą. W takim wypadku poproś Riech lub o pomoc. Nie mów takich głupot. No naprawdę nie powinieneś. Hej, wszystko dobrze? Coś nie tak?
Nie rozmawiałam z nikim przez telefon od dawna, więc zaczynam się źle czuć. Chyba zwymiotuję. To mam nadzieję, że poczujesz się lepiej. Muszę już iść. Ach, że czekaj! Nie pozostawiaj mnie! Nie chcę iść z tobą, ale nie chcę zostać sama z tyłu. My mieliśmy być partnerami, prawda? Słuchanie bełkotu Neneko zajmowało za dużo czasu, więc po prostu się rozłączyłem. W porządku, czas wyruszać. Powinienem być już w drodze do umówionej lokacji. Cały budynek zamilkł. Otaczająca mnie cisza jest przerażająca. Przez całą drogę nie widziałem nawet śladu służby. Prawdopodobnie dlatego, że zakończyli sprzątanie. Nikt mnie nie widział. Podchodzę do dużych frontowych drzwi. Mają zwykły zamek, który można otworzyć od środka. Nie wyglądają, jakby był tu alarm. Wygląda na to, że mogę je po prostu otworzyć. No dobra, zobaczmy, co mój imiennik ma do zaoferowania panu detektywowi. Ikedzi. Ciekawe, czy to coś będzie istotnego, czy takie zwykłe pierdolenie o szukanie. No dobra. Jedziemy. Na szczęście nie pada. Co prawda, z daleka mogę usłyszeć grzmoty. Pogoda może pogorszyć się w każdej chwili. Już prawie pora, ale wciąż ani śladu Jacoba. Nie muszę przecież czekać na niego zaraz przed posiadłością. Schowam się w cieniu aż do momentu, w którym przyjdzie i rozejrzę się po okolicy. Piorun trzasnął. No. Aha. Klikamy, Jakub. Klikamy. Nikt nie wychodzi przed główne wejście. Jeśli drzwi się otworzą, będę w stanie zobaczyć wylewające się ze środka światło. Czy Jacob również gdzieś się chowa? Jeśli tak, to komplikuje to sprawę. Zobaczymy, kto pierwszy wymięknie. A, mogę już? W głównym budynku wciąż palą się światła. Lampki palą się zaraz przy wyjściu, w korytarzu i przy windzie. Pokój Raymonda jest na czwartym piętrze. Wszystkie światła są tam zgaszone. Nie, tu coś się świeci. Gdzie on mógł się podziać? Nie jestem pewien, który pokój należy do służby. Muszą mieć jakiś potężny generator, żeby zasilić tak ogromny budynek. To raczej coś luksusowego, jak na odizolowaną wyspę pośrodku oceanu. Niektóre światła w pokojach gościnnych są włączone. Czy pokoje są stąd widoczne? Ten z tyłu na drugim piętrze to pokój Rie. Zaraz obok jest pokój Tomasa. Ten na samym początku należy do Akiry. To normalne, że światła w pokoju Tomasa są zgaszone, ale to dziwne, że są zgaszone również w pokoju Akiry. Może poszła odwiedzić Gizel? Piorunek. Czarne chmury przewijają się na niebie. Sporadycznie jakiś piorun rozświetla niebo. Dźwięk błyskawicy wciąż jest daleko, ale chyba powoli się zbliża. Nie wiem, czy jest tu dobra kanalizacja, ale droga nie jest zabłoczona. Nie widzę żadnych śladów, czyli prawdopodobnie chowam się tu sam. Przynajmniej nie pada. Przynajmniej nie pada. Stanie tutaj w deszczu byłoby czymś okropnym. Niebo pokrywają czarne chmury, ale nie jest tu zbyt ciemno dzięki księżycowi nade mną. Nie wydaje mi się, że ktoś byłby w stanie wypatrzeć moją kryjówkę. Wciąż zaskakuje mnie fakt, że zbudowali w takim miejscu most. Wiatry są tutaj silne i porywcze. Most słabo chroni przed powiewami wiatru. Nic dziwnego, że jest na nim tak cholernie zimno. Więzienie, he? Czy to nie pokój Alexa, który jako jedyny ma włączone światło na pierwszym piętrze? Światło w pokoju Aurory są zgaszone. Wszystkie pozostałe pokoje są puste. Ciekaw jestem, czemu akurat tak przypisali nam nasze pokoje. Naprawdę mnie to intryguje. No dobra, chyba tu nic nie ma. Chyba nic nie mam tu do klikania. No. Nikogo tam nie ma. Upiorne niebo. Martwi mnie, że mogę chować się tylko w cieniu. Wszystko inne jest odkryte. Tu jest ten most. Tu, to się liczy jako to. O! Chwila!
Chyba ktoś właśnie wyszedł z posiadłości. Czy to Jacob? Nie jestem pewien z takiej odległości. Powinienem podejść bliżej? Wygląda jakby czegoś szukał, he? Ha? Cholera! Nie ma mowy! Ktoś mnie próbuje zestrzelić! Co powinienem zrobić? Zapiszmy! Zaczekaj i obserwuj. Nie, nie powinienem zdradzać swojej kryjówki. Prawdopodobnie nie zna dokładnie miejsca, w którym jestem. Powinienem zaczekać i zobaczyć, jak to się rozwinie odrobinę dłużej. Ale kto do mnie strzela? Czy Jacob zostawił na mnie pułapkę? To zbyt proste, żeby było prawdziwe. Wow, było blisko. Kula właśnie mnie minęła. Cholera, coś tu nie gra. Kimkolwiek jest ta osoba, nie powinna mnie widzieć. Czy ona ma na sobie gogle noktowizyjne? Jeśli tak, to mogę tego nie przeżyć. Powinienem odpowiedzieć ogniem? Zapisujemy znowu, zapisujemy znowu, zapisujemy znowu! Konfrontacja. Czy... Nie, jeśli zacznę strzelać, będzie dokładnie wiedział, gdzie jestem. A może spróbuje mnie wciągnąć na otwarte pole. Nie dam się na to nabrać. Weź głęboki wdech i wypatruj dogodnej okazji. Jeb, jeb, jeb! Czy ktoś właśnie zamknął drzwi? Wycofał się, bo nie chciał wyjść ze swojej kryjówki. Bo nie chciałem wyjść ze swojej kryjówki. Teraz moja kolej. Dorwę tego, kto jest za to odpowiedzialny. Nie widzę nikogo przy wyjściu. Wygląda na to, że nie chciał zwrócić na siebie uwagi z tych posiadłości. Pomimo, że uciekł wciąż, mogę spróbować go dogonić. Cholera, gdzie się ukrywasz? Czy to naprawdę był Jacob? Może ktoś z gości? Albo ze służby? Moment, słyszę kroki. Jacob, Ikera, co ty tu robisz? Nie czytałeś mojej notki? Chwila, moment, to dziwne. Nie wygląda jak ktoś, kto właśnie próbował mnie zabić. To nie był on. Jest zbyt spokojny. Wygląda na to, że musimy porozmawiać. Druga opcja. Jacob, dlaczego chciałeś się spotkać na zewnątrz? Nie widzisz, przez co musiałem przejść? Dzięki tobie cały jestem w błocie. Dzięki mnie? O czym ty mówisz? Tak jak napisałem w notce, czekałem przy tylnych drzwiach cały ten czas. Tylnych drzwiach? O czym ty mówisz? W notatce napisałeś, że mamy spotkać się przed posiadłością. Wręczą notatkę Jacobowi. Znalazłeś to przed swoim pokojem? To nie mój liścik. Charakter pisma jest inny. Żartujesz sobie? Ktoś podmienił kartki, zanim zdążyłem je zobaczyć? Na to wygląda. Cholera, to prawdopodobnie sprawka zabójcy Tomasa. Odbieram od Jacoba notkę i pochylam się blisko jego rękawa. Wow, co ty wyprawiasz? Nie, nic takiego. Nie wyczułam prochu od Jacoba. Co oznacza, że nie on próbował mnie zabić. Ale w takim razie kto to był? Mogę drugi raz się zapytać? Co tu się wyprawia? Powiedz mi w końcu, co się stało? Jacob, widziałeś kogoś podejrzanego? Podejrzanego? Nie widziałem nikogo z gości ani ze służby. Zawróciłbym, jakbym wpadłbym na kogoś. Nie wygląda, jakby kłamał. Co masz przez to na myśli? Co tu się wyprawia? Nie mów mi, że ktoś cię zaatakował. Teraz tak sobie myślę. Chyba widziałem kogoś kątem oka. To prawda. To mogła być tylko moja wyobraźnia. W każdym razie, to wszystko, co widziałem. Czy pozwoliłem mu uciec? A może Jacob próbuje mnie tu przetrzymać? Hej. Hej, o co chodzi? Może mnie w końcu oświecisz? Wygląda, że ktoś wiedział o naszym spotkaniu. Cały ten czas byli o krok przed nami. Co masz przez to na myśli? Ktoś cię zaatakował? Co tam się do cholery stało? A, nic takiego. Po prostu cudem uniknąłem kuli. Cholera, wygląda na to, że naprawdę próbują się nas pozbyć. Może i nawet w mniej dyskretny sposób. Czy cokolwiek przychodzi ci do głowy? Nie chcę o tym rozmawia tutaj, ale nie mam wyjścia. W skrócie, wiem, kto zabił Tomasa. Że co? O zabójcy. Wiesz, kto jest mordercą? Wiadomość Sir Raymonda mnie martwi, ale jeśli to do morderstwa wykorzystano metodę, o której myślę, zabójca jest jeden z gości. I jest to kobieta. Bez wątpienia kobieta. Uważaj na siebie w otoczeniu kobiet. Zabójca to kobieta, jestem pewien. Kobieta? Skąd wiesz? Wystarczy, Ikeda. Ta informacja na pewno będzie pomocna. Wiesz coś na temat osobliwego sposobu, w jaki został zabity? Tak, wygląda na to, że dużo bardziej skomplikowaną metodę niż tą, którą znałem. Reguła jest jednak ta sama. Wydoś to z siebie. Obawiam się, że nie mogę dokładnie opowiedzieć ci o tej metodzie. Są jeszcze inne okoliczności, które muszę mieć na uwadze. Okoliczności? Tak. Ikeda, dam ci małą radę. Nie wtykaj swego nosa tam, gdzie nie trzeba, inaczej umrzesz. Twoja robota jest tylko znaleźć zabójcę, dobra? Poczekaj chwilę. Chcesz, żebym znalazł mordercę, nie mając żadnego tropu? Dokładnie, znaleźć i zabić. Tylko tyle masz zrobić.
Nie możesz na początek powiedzieć mi czegoś konkretniejszego? Że jesteś cholernie uparty, w porządku. Morderca Tomasa, oj, jest przeroczysty zabójca. Przeroczysty zabójca? Co to ma znaczyć? To nie ma sensu. To zależy od ciebie, czy to ma sens, czy nie. Ale nie zmieni z faktu, że to było przyczyną. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dlaczego Jacob nie chce powiedzieć wprost, jak Tomas umarł? Nic nie rozumiem. Nie wydaje mi się, że wyciągnę od niego coś więcej. Lepiej zapytam go o coś innego. Jacob, co robiłeś przed i po tym, jak Tomas został zamordowany? Podejrzewasz mnie? Nic takiego nie powiedziałem. Zebranie zeznań wszystkich zamieszkanych i znalezienie mnich nieścisłości jest podstawą każdego z moich dochodzeń. Współpracując, możesz również rozwiać wszelkie wątpliwości co do twojej winy. Wracając do tego, co wtedy robiłeś. No dobrze. Wszyscy zebrali się w jadalni i obiad zaczął się o 12:00. Przedtem piłem w salonie z Riech jakieś pół godziny przed. Więc byłeś z Riech. Gdzie jest salon? Zaraz naprzeciwko jadalni. Piłem wino, które zabrałem ze sobą i wtedy Riech przyszła porozmawiać. Nic ciekawego się wtedy nie wydarzyło. Czy byłeś z Riech w salonie przez ten cały czas? Oboje wyszliśmy jakieś 4-5 minut przed 12:00. Nie więcej niż 10 minut. Przyniosłeś swoje własne wino? Nie, poprosiłem tą pokojówkę, Abej, żeby mi przyniosła. Rozumiem. Czy możesz mi powiedzieć, co robiłeś w trakcie i po obiedzie? Jak zapewne wiesz, jadłem posiłek normalnie. Och, zaraz wyszedłem do łazienki. Nie było mnie może z 5 minut? Nie pamiętam, o której to dokładnie było. Po obiedzie wszyscy wysłaliśmy tego nagrania. Chciałem posiedzieć trochę w jadalni i przemyśleć to na spokojnie, ale na moście była jakaś wrzawa, więc tam poszedłem. Resztę już znasz. To cała prawda. Nie mogę po prostu wierzyć mu na słowo, ale brzmi jak wiarygodne zeznanie. Później będę musiał je porównać z resztą. Czy to wystarczy? Czy chcesz zapytać o coś jeszcze? Prawdę mówię to tak. Jacob, wiesz coś na temat demona z Shironagasu? Demon ze Shironagasu? Co z nim? Więc wiesz coś na jego temat? Też to widziałeś, prawda? Ten obraz w korytarzu. Demon z Shironagasu to pół rekin, pół człowiek żyjący w głębinach oceanu. Powinieneś popatrzeć na obraz ze mną. Mówią, że ten potwór to demon ze Shironagasu. Oczywiście to tylko żałosna historia, która za bardzo stara się być straszna. Krążą głupie plotki, że niektórzy ludzie widzieli tego potwora w trakcie II wojny światowej. Rozumiem. Więc to jest ten cały demon ze Shironagasu. Cóż, ten obraz na pewno został stworzony dla ludzi o raczej osobliwym guście. Jest przerażający. Przypomina bardziej kosmitę, aniżeli hybrydę człowieka i ryby. Przesadzone czarne oczy, zniekształcona, humanoidalna forma. Jedyne co przypomina rybę to na tym obrazie to płetwy zamiast rąk. W każdym razie nie jest to coś, co powiesiłbym nad kominkiem. Więc rozumiesz, że to tylko bajeczka? Po co w ogóle o to pytałeś? Bez powodu, po prostu byłem ciekaw. A jeśli to tylko bajeczka, dlaczego Tomas był taki przerażony? Jacob może wiedzieć na ten temat więcej niż mówi. Sir Raymond wydaje się być niezwykle zaintrygowany tą kreaturą, ale nie rozumiem tego. Co takiego jest w tym interesującego? Cholera. Co jest? Przypomniałeś o czymś? Jak dobrze pamiętam, to był kiedyś na wyspie jakiś mężczyzna, który podobno widział tego demona. Prawdopodobnie pomylił to z czymś innym. Był ktoś, kto widział go na oczy? Gdzie on teraz jest? Kto wie? Zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Był przerażony do szpiku kości. Może zwariował i popełnił samobójstwo? Może dopadła go ta posiadłość? Tylko tyle wiem. Mężczyzna, który widział demona Shironagasu, a następnie zaginął. Czy to wystarczy? Nic więcej już nie wiem. Jeszcze jedno, Jacob. Na promie zapytałeś mnie krew czy ciało. Co miałeś przez to na myśli? Ach, mówiłem ci przecież, żebyś nie węszył tam, gdzie nie trzeba i kiedy. Ta wyspa ma wiele tajemnic, których lepiej nie rozwiązywać, detektywie. Jacob brzmi, jakby mi groził. Wygląda na to, że to wszystko, czego uda mi się dowiedzieć. Prawdę mówiąc, coś nie daje mi spokoju. O co chodzi? Powinno być tu pełno pracowników i służby, ale nie widziałem nikogo z nich. Zastanawiam się, gdzie się wszyscy podzieli. Ludzie, którzy powinni tu być, ale ich nie ma. Łącznie z Sir Raymondem. Po wypowiedzeniu tych słów z głębi korytarza doszły nas kroki. Odwracam głowę w ich stronę. Dobry wieczór, panie Rutland, panie Ikeda. W czym mogę pomóc? Prawdę mówiąc to, słyszałem, że gdzieś w tym budynku macie jakieś doskonałe wina. Zastanawiam się, czy nie moglibyśmy ich skosztować.
No dokładnie, ja i pan Nikeda nabraliśmy ochotę na jakieś ciekawe trunki, dlatego tu jesteśmy. Rozumiem. Nasz mistrz poinstruował nas, abyśmy zapewnili gościom nielimitowany dostęp do piwniczek z winem. Proszę za mną, zaprowadzę was tam. Wykupiła to? Wygląda na to, że dane będzie mi spróbować paru win z górnej półki. Ale tą sprawą alkoholową zajmiemy się dopiero w następnym odcineczku. Myślę, że ten jest wystarczająco długi, więc 30 minut, więc mam nadzieję, że się podobało, ponieważ trochę akcji się działo, ale nie pękliśmy, nie daliśmy się sprowokować, nie oddaliśmy strzału, więc tak, zobaczmy, co z tego wyniknie, bo troszeczkę akcja, jak wspomniałem w poprzednim odcinku, troszeczkę już ruszyła z kopyta i nareszcie coś się kurwa dzieje, a nie tylko żygająca neneko. Więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych odcinkach tej wspaniałej... kolejnych odcinkach serii z tej wspaniałej gry, jaką jest Powrót na wyspę Shironagasu. Nara!